Cześć! Zapraszam Was dzisiaj ze sobą na Poznańską Polankę. Dzisiaj chcę Wam pokazać mieszkanie o metrażu około 42 metrów kwadratowych, które składa się na salon z aneksem kuchennym, sypialnię, łazienkę, garderobę oraz balkon. Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej. Polanka. Topowa lokalizacja i jedna z ulubionych dzielnic poznaniaków. A dlaczego? Macie tutaj węzeł komunikacyjny z całym miastem, a również liczne punkty handlowo-usługowe. W pobliżu znajduje się również Jezioro Maltańskie, gdzie w sezonie letnim czeka na Was mnóstwo licznych atrakcji organizowanych przez miasto, jak również sporty wodne, kawiarnie czy bary. Idealne miejsce na spacer i aktywny wypoczynek. Ale dość już o lokalizacji. Chodźcie, bo nie mogę się doczekać, aby pokazać Wam to mieszkanie. Właśnie wchodzimy do aneksu kuchennego. Jak widzicie, jest on w kształcie litery L oraz został zaprojektowany na wymiar przez stolarza, dzięki czemu nie zabraknie Wam miejsca na szafki, które znajdują się i ciągną się aż do sufitu, jak również potrzebne sprzęty AGD, w tym płyta, piekarnik, okap podszafkowy czy miejsce na lodówkę i zmywarkę w zabudowie. Jak widzicie, aneks ten jest bardzo funkcjonalny. Znajdzie się tutaj miejsce na wszystko, co potrzebujecie, jak również przewidziano miejsce pod mikrofalówkę. A przygotowane posiłki zjecie przy tym okrągłym stole, który, jak widzicie, ma opcję rozłożenia, więc na parapetówkę jak znalazł. Ta część jadalniana moim zdaniem jest naprawdę świetnie zaprojektowana. Tylko spójrzcie na te cztery eleganckie krzesła, nie wspominając już o tej pięknej tapecie dekoracyjnej za mną. Lamele, które tu widzicie, rozpoczynają nam strefę wypoczynkową tego mieszkania. Miejsce, w którym zdecydowanie będziecie mogli odpocząć. A tuż obok znajduje się od razu balkon. Będzie on idealnym przedłużeniem tego pomieszczenia w ciepłe letnie dni, jak również zapewni Wam to mnóstwo światła dziennego, na przykład na czytanie Waszej ulubionej książki. Przede mną znajduje się również stoliczek kawowy i ta piękna pomarańczowa pufa, a dalej znajdziemy już szafkę RTV, na której postawicie telewizor, a dla fanów gier znajdzie się również miejsce na konsolę. Tylko spójrzcie na to, jak spójną całość tworzą ze sobą te kolory, dodatki czy dekoracje ścienne. Nie będę ukrywać, ja jestem zachwycona. A teraz zobaczmy wspólnie to pomieszczenie, które może być sypialnią główną. Dużym plusem tego pokoju jest to, że stąd również macie wyjście na balkon. Bez problemu zmieścicie tutaj duże dwuosobowe łóżko. Znajdzie się tu również miejsce na biurko czy toaletkę. Bez problemu zmieści się tutaj również szafa bądź komoda. Ale jeśli chcecie, aby w Waszej sypialni panował stały porządek, macie garderobę. To tutaj możecie umieścić szafę z Waszymi potrzebnymi ubraniami, rzeczami, czymkolwiek chcecie. To miejsce pozwoli Wam mądrze zagospodarować całą tą przestrzeń. Spójrzcie tylko na to, jak została wykorzystana też ta wnęka. Znajduje się tutaj szafa na Waszą odzież wierzchnią, jak również miejsce, w którym możecie usiąść, aby ubrać obuwie, czy półeczka na klucze, szaliki, cokolwiek potrzebujecie. I czas na łazienkę. Jak możecie zauważyć, jest ona całkiem sporych rozmiarów. Znalazło się tu miejsce na kabinę prysznicową, umywalkę z szafką podumywalkową, duże lustro, jak i przestrzeń, która została świetnie wykorzystana nad toaletą, gdzie znajdziecie liczne szafki i półki na Wasze kosmetyki, chemię, ręczniki. Natomiast tuż obok prysznica, czyli naprzeciwko miejsca, w którym teraz stoję, znajduje się miejsce na pralkę. To mieszkanie jest wymarzonym miejscem dla singla, pary, studenta czy pod dalszy wynajem. Także jeżeli jesteś osobą, która poszukuje przepięknego i funkcjonalnego mieszkania na Polance, koniecznie skontaktuj się ze mną, a ja z wielką przyjemnością przedstawię Ci tą ofertę. A jeśli chcielibyście poznać więcej naszych ciekawych ofert, zapraszam serdecznie do subskrybowania tego kanału. Bądźcie na bieżąco, a my widzimy się już niebawem. Pa!